Słuchajcie, jest to ważna sprawa. No plus te 34. Przygotowałem tutaj konspekt cały. Możesz? Panie docencie piwo? Mamy tutaj, proszę was, no dziś będzie trochę, nawet formalizmu. To będą metody oceny informacji ze źródeł osobowych. No to jest istotne na przykład przy optymalizacji procedur dowodowych. Nauce, sądownictwie, policji. I tutaj oczywiście będziemy bazować na, no, na tej wiedzy o normach i motywacjach, którą już mamy. I zwrócę tylko na wstępie uwagę na jedną sprawę. Właściwie nawet nie jedną. Po pierwsze, u Mazura nie ma rozróżnienia płci. No to, co robi kolega Węzł, że nie ma pokrycia w Mazurze, to są jego wariacje na temat. Ale to nie jest Mazur. U Mazura nie ma rozróżnienia płci. Jedynie, że tam statystycznie u mężczyzn jest bardziej w kierunku A-klasowym przesunięta, a u kobiet w B-klasowym, ale to jest empiria. A Mazur podkreślał, że jego teoria systemów autonomicznych nie jest modelem. Jest cały rozdział Cybernetyka i charakter pod tytułem Walka o poznanie człowieka. Wprawdzie tam jeszcze nie wprowadził pojęcia wzorca. Ale to już wcześniej wspominam. W tej grupie mówiliśmy o rozróżnieniu wzorców i modeli, ale cały ten rozdział dezawuuje sprawę modeli. Mazur tłumaczy, dlaczego modele nic nie wnoszą z definicji. Modele są tylko formalnym odwzorowaniem tego, co wiemy z empirii. I dlatego po każdych nowych odkryciach empirycznych trzeba modele weryfikować, to w fizyce widzimy, teoretycznie. Bez przekleństwa fizyki ówczesnej. No i proszę was, we wzorcu Mazura nie ma rozróżnienia płci. Dalej druga sprawa. We wzorcu Mazura nie ma pojęcia procesu sterowania. Jest pojęcie sterowania, ale to jest definicja, że sterowanie to jest wywieranie pożądanego wpływu na określone zjawiska. Termin pożądany jest zaczerpnięty z psychologii, a skoro cybernetyka ma być metadziedziną w stosunku również do psychologii, to nie można definiować jej pojęć przy pomocy... Ale zdefiniował to na własny potrzeby. Pożądany jako determinowany. Ja nie mówię o potrzebach, tylko mówię o aksjomatyce. Mazur swojej teorii nie zaksjomatyzował. No jeżeli się mylę, to proszę mi podać aksjomaty teorii Mazura. Nie ma. Dalej, nie jest rozwiązana u Mazura relacja fizyki do cybernetyki. Czy fizyka jest metadziedziną w stosunku do cybernetyki, czy odwrotnie? Tego nie ma. I w tym schemacie integracyjnym Mazura, który ja tu zresztą przytaczam w mojej książce, nie ma miejsca na fizyki. Dlatego ja musiałem te sprawy podtrzymać i ogólnić. I po pierwsze musiałem zaksjomatyzować, bo bez aksjomatyzacji to nie jest teoria. To jest co najwyżej model empirii. A o wszystkich mankamentach modeli, również właśnie modeli teoretycznych, pisał Mazur już w cybernetyce i charakterze. Explicite wzorzec zdefiniował, no sprawdzałem nawet przedwczoraj, skoro widzę cybernetyki charakteru, nie ma pojęcia wzorca tam, nie występuje. To jest 76 rok. Po raz pierwszy to sformułował
Mazur explicite w swoim referacie na konferencji cybernetyki pedagogicznej w Krakowie, byłem tam razem z nim, też jakiś tam referat miałem. No i Mazur tutaj w materiałach tej konferencji, ona była w 78 roku, albo i 9, już nie jestem pewien do końca. No to już nie będę teraz szukał. W każdym razie tu w odsyłaczu u mnie jest. Mazur to tam opublikował i chyba nigdzie więcej. Ponieważ współcześni mazurowcy z Mazurem nie współpracowali, a jak wnioskuję z tego, co mówił kolega Węgrzyk, nie zna treści tego referatu. No sądzę po treści tego, co mówił. To wobec tego on się opiera na młodym Mazurze, a ja się opieram na starym Mazurze. Rozróżnienie mnie starego i młodego wprowadził kolega Dorobek już i też słusznie, punktując tam moje niedoróbki we wcześniejszych pracach. No i proszę was, mazurowska teoria jest wzorcem, ale ten wzorzec dopiero u mnie został zaksjomatyzowany. Od pożądania przeszedłem do celu, a cel jest pojęciem cybernetycznym, bo cybernetyka jest nową teorią związków przyczynowych. To zresztą sformułował eksplicite Greniewski, który był logikiem i cybernetykiem. Ale cybernetykiem jeszcze przed Mazurowskim. Ja zauważył, że cybernetyka jest nową teorią związków przyczynowych. To znaczy, przyczyną nie są dawne stany, tak jak w fizyce, tylko przyszłe cele. I wobec tego charakterystykę podałem procesu sterowania. Obiekt, cel i metoda. Cel i metoda mają swój obraz i to jest program procesu. Mazura nie ma tych pojęć w ogóle. I wobec tego, jak wiecie tutaj, z metacybernetyki, jest cały rozdział, w którym analizuję te sprawy przy pomocy macierzy, ale to niekoniecznie muszą być liczbowe macierzy, tak jak w matematyce. To jest uogólnienie pojęcia macierzy. I wykazuję, że optymalnym rozwiązaniem jest rozmnażanie dwupłciowe. Może być też jednopłciowe, pierwotniaki to mają. Gendryci i genderianki chcą cofnąć do epoki pierwotniaków. Przez masowość rozmnażają się bezpłciowo. Jest całe rozumowanie u mnie dedukcyjne, więc operuję wzorcami w formie tych tablic uogólnionych macierzy, że optymalne rozwiązanie jest właśnie dwupłciowe XX i XY. No, znana rzecz podziału chromosomy. Czyli oprogramowanie genetyczne. I powiedzmy, programowanie społeczne jest wtedy trwałe, jeżeli jest zgodne z oprogramowaniem biologicznym. Jeżeli jest przeciwne oprogramowaniu biologicznemu, no to oczywiście nie ma szans trwałości, bo to może być piękny zamek z piasku, ale spłynie przy pierwszej ulewie. Po prostu. Ale to jest dopiero u mnie, u Mazura tego nie ma. Proszę sprawdzić. Znaczy, u mnie jest cały rozdział. Powiem wam teraz hipotezę. Dlaczego gendryci nie... No nie oparli się na Mazurze, to aż się prosi. No dlatego, że już dzisiaj nie można mówić o Mazurze bez Koseckiego, chociaż niektórzy mazurowcy to robią. No ale to jest anachronizm oczywiście. No ale gendryci to są ludzie na wysokim poziomie intelektualnym i wiedzą wobec tego, że jak się nie chce być anachronistą, no to nie da się już dzisiaj mówić o Mazurze bez Koseckiego. No, a ja jestem niestrawny, choćby z racji dowodu, że rozwiązania dwupłciowe są optymalne, więc to już odpada. Więc to, że Mazur nie jest popularny,
To z mojej winy, widzicie. Przyznaję. Gdyby nie to, również się wyglądało tak. Zła propaganda. No ale w innych sprawach tak nie jest poprawny. Nie zależy na propagandzie. Na tym etapie... Ale w innych sprawach tak nie poprawny, więc... No nie był niepoprawny, ale akurat tutaj to samo jądro jest poprawne, najbardziej polityczne. No ale ja już jestem chodzącą niepoprawną, to już się nie da nic z tym zrobić. No więc proszę was, chociaż wiele razy szyderczo podkreślam, że jestem chodzącą poprawnością, ale to dla jasności to są takie moje szyderstwa. I to może wyjść. Nie ma problemu. Proszę was, druga sprawa. W teorii systemów autonomicznych Mazura powstaje problem. No czym się jako system autonomiczny... Wody poproszę. Wody moralnej po prostu. Czym się różni człowiek od zwierząt, zwłaszcza tych wysoko zorganizowanych? Od brata szympansa, brata goryla, przecież w oprogramowaniu genetycznym to o ile... starsi bracia w ewolucji. Ja nie tak mówię. Jest, tak. To z szympansem to chyba tam gdzieś około 1% genotypu nas różni. I to wielkie rzeczy. Liczbowo to jest pomijalne. No więc no, u Mazura nie ma rozróżnienia. Jeżeli jest, to proszę mi wskazać. Jak przyjedzie kolega Wężgrzy, który jest artystą w mazuryzmie jednoparametrycznym. No dwu. To jest dwu, no to już jest wielki postęp. To przynajmniej są płaskie modele już używając jego języka. Ale jak go słucham, to jest piękny koncert na jednej strunie Mozarta. To jest artystyczne. Dlatego bardzo go polecam. Bacha, przepraszam, ale ja nie mam pamięci do nazwisk. Jak widzicie. Inspiracja bardzo dobra rzecz. Ja, tak, ale teraz niepotrzebna, ale mnie to już zostało. Tak, takie przyzwyczajenie. No i proszę was, no czym się różni? Proszę, jak przyjdzie kolega Wężyn, to go zapytajcie. Czy na gruncie teorii klasycznego mazuryzmu, bez dodatków Kosecki-Stoskich... Nie ma różnienia. Nie ma. Nie ma. Może w czymś nie opublikował. No to ja nie wiem, wiem co mnie, nie wiem. Słuchajcie, no to teraz u mnie to jest to opublikowane, ale nie wyeksponowane. Otóż rozróżnienie jest informacyjne, w sferze informacyjnej, a nie w sferze energetycznej, dynamicznej, parametr energetycznej. Nie ma. Nie ma rozróżnień między człowiekiem a innymi stworzeniami bożymi, zwłaszcza tymi ssakami naczelnymi. Proszę bardzo, prawda jest taka, że u zwierząt, no zwłaszcza u tych wyżej zorganizowanych, a już szczególnie u tych różnych tam ssaków naczelnych, możemy zaobserwować wszystkie rodzaje motywacji, o których ja tu mówiłem. I gdyby to brać... Poznawczy. To też są, ale szympansy, jak się interesują otoczeniem, nawet... Bardziej niż niektórzy ludzie. Nawet bardziej niż niektórzy ludzie. Nie tu. Moim zdaniem jest taka sprawa, że zwierząt i roślin oczywiście też, ale to, tu o zwierzęta chodzi, to po prostu zawsze dominują motywacje witalne. To jest główny rodzaj motywacji, a te inne dodatkowo. Na drugim, trzecim tam planie zawsze dominują witalne, to znaczy podtrzymanie życia, przekazanie życia, walka o pozycję w stadzie i walka o pozycję dla stada. Czyli jeżeli u kogoś dominują motywacje witalne, to ja nie bardzo jestem w stanie go odróżnić od tych szympansów czy innych goryli. No,
może wzrok słaby, ale no mój aparat nie dowidzi. Natomiast jedynie u człowieka mogą dominować motywacje niewitalne. Poczynając od ekonomicznych, poprzez oczywiście prawne, etyczne, ideologiczne i poznawcze. U zwierząt one też występują, ale dodatkowo. Czy etyczne motywacje u zwierząt mogą wystąpić? Tak. To no już nie będę tutaj wnikał, ale no zwłaszcza u tych wyższych zwierząt występują jak najbardziej. Tam powiedzmy poświęcanie się bezinteresowne za innych członków stada jak najbardziej występuje w stadach zwierzęcych. Także wszystko jest. Nie będę tutaj robił wykładu zoologii cybernetycznej, ale na zajęciach, na tych interdyscyplinarnych seminariach w Kielcach z profesorem Wiercińskim, żeśmy te sprawy omawiali, bo długie lata się zajmował antropologią biologiczną. No i pokazywał te wszystkie rzeczy, robił te analogie ze zwierzętami, jak najbardziej. A teraz odkryto nawet, że delfiny się narkotyzują. No proszę bardzo. Czyli mogą też... No bo narkotyzowanie niekoniecznie jest witalne, czasami może być poznawcze. Najczęściej jest poznawcze. I teraz, proszę was, u człowieka mogą dominować inne. Niewitalne. Jakie to ma konsekwencje? To ma takie konsekwencje, że tylko człowiek jako gatunek może popełnić gatunkowe samobójstwo. Piękna ilustracja. W odpowiednim momencie. No jednak co redaktor, to redaktor. Ale jak tam coś będzie tych odpadów, to się spadamy przez syczy. A co to jest? Co to jest to, co tak strzeli? Cydry pewnie. Cydry. Co? Cydry. Cydry. No, to może ja to spróbuję. Cydry. Moje lekarstwo. A nie, lekarstwo to nie. Tak. No to nie, no lekarstwo. A lekarstwo. Nie, no. To jest fermentowany sok. No, może to jest jakoś taka sobie. Ale jak zwierzę oddaje, poświęca się dla stada, w imię. No, panie, to jest to dominują u niego? Czy pijaka? Witalnych wtedy już chyba nie. Mogą witalne, no bo to jest też opozycja, bo to jest opozycja w stadzie. Pozycja stada. A to są nie, opozycje dla stada. Jak poświęca się na stada, to są witalne cały czas? Motywacje? Jak się poświęca na stada, zwierzę? Dominują u niego nadal motywacje? Mogą dominować, tak. No, pszczoła, jeśli jest zwierzęcią, to ma same etyczne i ideologiczne. Nie, pan to mówił, że zawsze są. Tak, ale to jest hive mind, czyli to... Nie ma u zwierząt umysłu, jest... dominuje program... No, pszczoła, to jest chora, opuszczona. Programowany genetycznie. Ucieka, żeby umrzeć jak najdalej. Motywacje etyczne, tak jak myśmy... zdefiniowali, to są motywacje, w których dominują bodźce informacyjne. Pszczoła na przykład ma to w genach i nikt jej nie musi nie informacyjnie. Się nie nauczy się pszczoła niczego. Się nie nauczy niczego, kompletnie. Tylko to, co ma. Chcąc nauczyć czegoś pszczołę, trzeba znaleźć jakąś linię pszczół, która ma określone zachowanie w genach i tylko w ten sposób przez skrzyżowanie można to zachowanie włączyć. Tak jest. Czyli przez sterowanie pośrednie. To jest bardzo istotna sprawa. Człowiek przez to, że mogą u niego dominować niewitalne motywacje, a na wyższym poziomie informacyjne, ma kolosalną przewagę nad resztą otoczenia, no ale ma tą piętę achillesową, że jest zdolny do popełnienia gatunkowego samobójstwa. I to niektórzy wskazują na to, że ludzkość idzie do samozagłady. Tak, to jest tyle. Tu u mnie rozróżnienie jest. No ale jeżeli u kogoś dominują motywacje witalne, to trzeba by się dopiero odwoływać do religii, do transcendencji, żeby u takiego osobnika widzieć człowieka.
No. No to jest potrzeba religii. Jak odrzucimy religię, no to takie stworzenie można traktować jako zwierzątkę. No taki pieseczek, malenki, albo kiciuś. No dlatego starożytnym Rzymie, jak ktoś mówi, że był ateist, to jest po prostu to jest nieporozumienie. Że co jest nieporozumienie? Że był starożytnym Rzymie ateist. Ateistów traktowano jak po prostu pod ludzi, likwidowano. Trzeba rozróżnić ateizm na przykład od agnostycyzmu, który dzisiaj panuje. Dzisiaj ateizmu za wiele nie ma, tylko agnostyków się mianuje ateistami. Religia była praktyczna, to jest ta różnica, no, ateista walczy z Bogiem. Czy przechrześcijaństwo? Agnostyk mówi, że ja tam nie wiem jak to jest. Cicero właśnie zarzucał Cezarowi niewiarę, bo jak była dyskusja o tym, jaką karę się dla katolików. Cezar mówi, że kara śmierci jest zbyt łagodna dla nich. Powinni cierpieć. Mówi, no, to znaczy, że nie wierzy w życie po śmierci. I dopiero tam mają cierpieć. No tak jest, tak jest. Tak. To się wygada. No więc słuchajcie, to tyle. I teraz proszę Was, w ramach tej zasady metody oceny informacji ze źródeł osobowych, przecież będzie tu chodziło o ludzi, żeby była jasność, a nie o zwierzęta. Jak ogólniamy, to trzeba zastrzegać, o kogo nam chodzi. I teraz przypomnę, że... Może chodzić o teksty też, prawda? Słucham? Może chodzić o teksty. Ludzie albo teksty. No ale teksty to jest, powiedzmy, no, obraz tego, no, co właśnie, w ludziach tak, było. Tak, tak, no, odrywanie tekstów od ludzi nie rokuje grup ludzi powodzenia, dlatego tak, że teksty tworzyli jacyś ludzie. Tak. Tylko teksty to są obrazy, a ludzie to są oryginały, żywi ludzie. To jest odróżnienie ważne. Tak jest. No i teraz przypomnę, że relacje relacje podzieliliśmy, to przypominam, na informacje i kody. Przypominam, że informacje to relacje między elementami tego samego zbioru, a kody to relacje między elementami różnych. Jest to oczywiście rozróżnienie mazurowskie, ale przeze mnie, jak to zwykle, robiło uogólnione. I w związku z tym uogólnienie weźmiemy, na podzielimy, może na. Po pierwsze, to będzie mazur czysty, relacje energomaterialne, zarówno informacje, jak i kody. Mazur się zajmuje tylko relacjami energomaterialnymi, widzę jakościowo trochę informacji. I informacje abstrakcyjne. A to już jest kosecki. Abstrakcyjny. To jest mazuryzm, to jest kosecki. Jak się zmienił. Tak jest, tak. I tak jak analizowali marksiści pisma młodego Marksa, starego Marksa, to ja analizuję młodego Mazura, starego Mazura i młody kosecki, stary kosecki. Ale to już analizę tę przeprowadził Dorobek w tej swojej książce, która wyszła już. I macie ją. No i proszę Was, tutaj proszę Was, to jest
nawiązanie dzięki temu uabstrakcyjnieniu ogólna jakościowa teoria informacji nadaje się do zastosowania na przykład w teologii. Mazur w teologii nie stosował tego w teologii i to nie bardzo się nadaje, bo on tylko mówił o energomaterialnych sprawach. Też, no może i można to zastosować, ale to wymagałoby specjalnych wygibasów informacyjnych. A to nie jest zawarte wprost u Mazura. A dzięki abstrakcyjnemu podejściu można to stosować nawet do analizy dogmatu Trójcy Świętej. To już wtedy staje się oczywiste. No dobrze, i teraz proszę Was, tutaj, ja tu zaraz powiem, to jest na stronie 79 mówimy ta cybernetyki i rozdział ma tytuł ogólne cybernetyczne metody oceny prawdziwości lub fałszywości informacji w ogóle. Teraz podtytuł będzie psychocybernetyczna i socjocybernetyczna teoria informacji. Tego już u Mazura nie. Psychocybernetyczna i socjocybernetyczna teoria informacji. I tutaj przede wszystkim zrobimy podział. I tutaj mamy informacje, czytaj relacje, informacje poznawcze czy bierne. Oraz informacje decyzyjne, czyli czynne. Rozróżnienie informacji poznawczych i decyzyjnych według Mazura, tu wprowadzam, i o tym, jak się zorientowałem, mówił wam kolega Węgrzyn, prawda? Jeszcze podzielił to na informacje, powiedzmy, diagnostyczne, prognostyczne, optymalizacyjne, realizacyjne i tak dalej. Retrospektywne. To chyba, tak, retrospektywne, prospektywne, czyli prognozy. No to jak się zorientowałem, jest przerobione, więc już nie będę tych spraw patrzył. Tutaj oczywiście trzymam się klasycznego mazuryzmu. Jak najbardziej. Ja w moich tutaj publikacjach na ogół nie punktuję. Jeżeli coś biorę z Mazura, to jest odsyłacz. Jak nie ma odsyłacza, to znaczy to jest mój tekst. No ale tutaj dla jasności będę pewne sprawy eksplicite podkreślał, żeby nie było wątpliwości, żeby nie było zaskoczenia, że pewnych rzeczy może nie być w tekstach klasycznych mazurowców na przykład. Więc z punktu widzenia właśnie ten podział, który tu podałem, to jest podział z punktu widzenia wykorzystania informacji przez systemy autonomiczne. To jest ten podział. Więc informacje poznawcze, czyli bierne, których uzyskanie przez system autonomiczny nie powoduje przepływu energomaterii w formie jego reakcji, czyli oddziaływania otoczenia. Informacje poznawcze, których uzyskanie przez system
nie powoduje przepływu energomaterii w formie reakcji. Czyli badamy rzeczywistość, ale na nią nie wpływamy. Bardzo istotna sprawa, dlatego że te nasze różne badania psychologiczne i socjologiczne niejednokrotnie wpływają na przykład na poglądy. I struktura preferencji wyborczych przed przeprowadzeniem badania jest inna niż po przeprowadzeniu badania. A podstawowym wymogiem już tej klasycznej nawet metodologii badań jest to, żeby nie zaburzać badanego zjawiska. No tak, ale te badania się zamawia w celach sterowniczych i zamawiający bardzo często się cieszą z tego, jak te badania wpłyną w pożądanym. To się mówi push polski, czyli tak sadowy, które mają się przepchnąć. No tak, tak, tak. Ale zbadać. Cały empiryzm się na to opiera przecież. Zamawiający mają inne badania, swoje. Nie, które się nie publikuje, za duże pieniądze robione na większej próbie. No, ja mówię o prawdziwych badaniach, a nie o badaniach tam powiedzmy propagandowych. Mówię o badaniach. Oni też te swoje wyniki mogą mieć niekoniecznie prawdziwe i ludzie się budzą z przysłowiową ręką w nocniku. Nagle się okazuje, że te ich wyniki były niedobre. No ale przy technice fałszowania wyborów tak doskonałe, jak jest współczesne, no to to... Metoda mocno przestarzała. Tak jest. No dobrze, a teraz informacje decyzyjne, czyli czynne, to są takie, których uzyskanie przez system powoduje przepływ energomaterii w formie jego reakcji. No u nas praktycznie to się miesza nieraz. Jedno z drugim. System, który jest źródłem informacji poznawczych, nazywamy informatorem. Informator to jest system, który jest źródłem informacji poznawczych. Natomiast ekspert ekspert to jest system, który jest źródłem informacji decyzyjnych. Czyli takich, które wpływają na przepływ energomaterii w otoczeniu. Co więcej, właśnie ten przepływ wywołany przez informację może być miarą wartości informacji. To na przykład w biznesie. Wprowadza się jakąś nową technologię i liczy się, o ile więcej zarobimy dzięki tej nowej technologii, albo stracimy. To będzie wartość dodatnia i wartość ujemna. Jak mówił klasyk, plusy dodatnie i plusy ujemne. No to proszę was teraz przypomnę, bo będziemy na tym bazować. Przypomnę podstawowy wzór cybernetyczny. Jeżeli mamy jakiś system. O, system. To oddziaływanie otoczenia na system nazywamy bodźcem i oznaczamy B duże. Oddziaływanie systemu na otoczenie nazywamy jego reakcją i oznaczamy literą B duże. To jest precyzyjne, definicyjne rozróżnianie. Ale teraz, no to są definicje. Natomiast jeszcze wprowadzamy tu jedną definicję, ale wzór. Reaktywność R małe to jest stosunek reakcji do bodźca. Oczywiście dzielenie ma sens wtedy, jeśli te reakcje i bodźce opisujemy w formie liczbowej. I to jest wzór definicyjny. Jeszcze
Akcja to jest reaktywność, przepraszam. Małe to jest stosunek reakcji do bodźca. Reaktywność, czyli norma. Norma to jest reaktywność systemu społecznego. A to jest ogólna definicja, dotyczy nie tylko systemu społecznego. Oczywiście, jak system będzie społeczeństwem i będzie nam chodziło działania społeczne, oddziaływania na społeczeństwo, to R małe będzie normą, oczywiście. A B będzie motywacją, bodźcem motywacją. Także podkreślam, ten wzór ma ogólne znaczenie. I teraz jak pomnożymy obie strony, pomnożymy przez B, to dostajemy podstawowy wzór cybernetyki, który jest, no choćby u Mazura w cybernetyka i charakter, że reakcje, czyli działania, zachowanie ludzi, to jest iloczyn bodźca i reaktywności. No w wypadku ludzi, to możemy napisać w społeczeństwie, reaktywność to jest N, czyli norma społeczna. Oczywiście w podejściu probabilistycznym, które ja stosuję, ale nie mazur, to wszystko opisujemy w postaci prawdopodobieństwa. A więc będziemy mieli prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji, jest iloczynem prawdopodobieństwa dotarcia bodźca do takiego średniego członka społeczeństwa i prawdopodobieństwa istnienia u niego w tym momencie normy sprzęgającej bodziec z reakcją. Zwracam uwagę, że Mazur jest deterministą. To znaczy teoria Mazura jest teorią deterministyczną. Mazur wyraźnie mówi, że używanie opisu probabilistycznego, czyli rachunku prawdopodobieństwa, bierze się stąd, że my nie wszystko wiemy o systemie i jego otoczeniu. A gdybyśmy wszystko wiedzieli, to rachunek prawdopodobieństwa byłby niepotrzebny i wiedzielibyśmy wszystko. Jeżeli tak, to teoria Mazura byłaby teorią deterministyczną. I zresztą zauważcie, że Mazur tam nigdzie nie używa rachunku prawdopodobieństwa. Absolutnie. Długośmy nad tym dyskutowali, dlatego że profesor Wierciński był rzecz jasna indeterministą. No i pod wpływem tych decyzji, tych dyskusji, wprowadziłem podejście indeterministyczne. To znaczy to, o czym wczoraj mówiłem. Swobodny potencjał refleksyjny, który go użycie nie jest zdeterminowane tymi prawami, które odkrył Mazur nawet. Te prawa działają statystycznie, właśnie probabilistycznie. Ja jestem probabilistą. Ja uważam, że prawa rządzące życiem społecznym czy zachowaniem człowieka mają charakter probabilistyczny z natury rzeczy, a nie wynikają tylko z niedoskonałości naszej wiedzy. To jest takie filozoficzne założenie oczywiście. Ale ja je udałem wyraz już w pierwszych moich publikacjach, no już w pierwszym wydaniu Cybernetyki Społecznej wprowadzam te probabilistyczne pojęcie i w ogóle wprowadzam pojęcie cybernetyki probabilistycznej, to już macie w pierwszych moich publikacjach. Ja nie jestem pewien, czy w cybernetyce kultury to już jest, ale chyba zmianka na ten temat występuje. Natomiast w cybernetyce społecznej już mamy wzory i te wzory podaję w formie probabilistycznej. To są prawdopodobieństwa. W tym ujęciu możemy to traktować ogólnie. To mogą być prawdopodobieństwa albo nieprawdopodobieństwa, funkcje jakieś zwykłe. No i ten wzór R równe B
R duże równe B razy R małe, rozstrzyga jednoznacznie i to być może, no to właśnie Gendrytom nie pasuje, Mazura, no to już u Mazura jest ta dyskusja. Mianowicie rozstrzyga sprawę, czy człowiek jest tylko realizatorem zachowań, czy norm wrodzonych, które zostały wszczepione bez jego wiedzy i bez pytania go o zgodę, czy też jest każdy kowalem swego losu. W ogólniejszym ujęciu, czy o zachowaniu człowieka, czyli R duże, decydują bodźce, czyli otoczenie. Jaki będzie wpływ otoczenia, takie będą i zachowania. Tak wierzą Genderowcy. Wierzą, że człowiek to tabula rasa. Tabula rasa i w zależności od tego, jakie bodźce na niego podziałają, to tak go się ukształtuje. Ale to nie oni to wymyślili, to już co najmniej w XVIII wieku ten kierunek był w epoce oświecenia, a i tam starożytności można wyszukać antenatów. Natomiast drugie podejście to jest takie, że człowiek jest kowalem swego losu, a jak nie jest kowalem swego losu, to realizuje to, co mu zostało wprowadzone w formie programu genetycznego i to jest R. I że te same bodźce mogą zupełnie inne rezultaty. Tutaj ja to oczywiście rozpisałem na część, matematycznie, że w tym R z tego musi wynikać błąd. Albo M, jeżeli mówimy o normach, jest część. No wczoraj na tym rysunku pokazywałem, bo rejestraty to jest wzorzec norm społecznych. I tam jest część programowana genetycznie, to G0, alias N0, wprowadzone przez genotyp. I na to się nakłada wpływ otoczenia dopiero. Jak będziemy programowali ludzi, wychowywali wbrew ich genotypowi, to będzie prowadziło do nieszczęść. No, jak przyjmiemy na przykład taką zasadę, że każdy jest tym, za kogo się uważa. Postmodernizm. Jak ktoś się uważa za kobietę, to jest kobieta, a jak mężczyznę, to za mężczyznę. Tak, jak się uważa za mężczyznę, to nie należy go zamykać do czuplanki, tylko trzeba po prostu traktować go jak Napoleona, jak się uważa za Napoleona. To jest Napoleonem i każde jakieś wybijanie mu tego z głowy, to jest naruszenie jego praw człowieka. Jak się uważa za króla, trzeba go traktować jak króla i tak dalej. I to są dwa podejścia. Oczywiście cybernetyka ten spór rozstrzyga jednoznacznie, ponieważ to jest wzorzec, którego konsekwencje już zostały dostatecznie dobrze zweryfikowane z bardzo dużym prawdopodobieństwem, co najmniej rzędu 0,85, to proszę was, możemy powiedzieć, że i jedno i drugie, to znaczy, to jest iloczyn. B to reprezentuje wpływ otoczenia, a to wpływ reprezentuje wpływ człowieka. Jak rozdzielimy to? No ja to zrobiłem, ale opierając się na wzorcu Mazura. Bo Mazur nie mówi o normach społecznych, tylko G0, to jest ogólny wzorzec. Ja to zastosowałem do spraw społecznych i na podstawie wyników badań empirycznych pokazałem, że te zmiany norm się odbywają według tych praw zmian rejestratów w korelatorze systemu autonomicznego, jak pisze Mazur. Oczywiście jakaś istotna pula tych wrodzonych norm, czyli przewodności korelacyjnych, musi istnieć, bo inaczej, jak wskazał Mazur,
to by oznaczało, że człowiek jak się rodzi, to ma kompletną izolację i żadne przepływy korelacyjne w jego korelatorze się nie mogą odbywać. Dobrze, teraz, jeżeli tak, to będziemy stosować ten wzór. A jeszcze proszę sobie zanotować. Możemy też mówić o mocy poznawczej informacji i mocy decyzyjnej informacji. Moc poznawcza informacji, albo moc diagnostyczna, prognostyczna, no to określeniem tego, zajmuje się właściwie ta tradycyjna szenonowska teoria informacji. Ona określa moc poznawczą. Wzór Szenona na przykład. Miarą mocy decyzyjnej natomiast informacji może być zmiana działań systemu autonomicznego, która następuje dzięki uzyskaniu. W ogólnej, no tym się też zajmuje tak zwana wartościowa, alias ekonomiczna teoria informacji Marszałka. Myśmy o tym mówili, prawda? Natomiast w ogólnej jakościowej teorii informacji oceniamy jej prawdziwość lub fałszywość. O to nam tu chodzi. Nie o wartość, nie o pieniądze, jak niektórzy mówią. Od pieniędzy rozumu nie przybywa. A bogaci ludzie mogą bardzo łatwo posadać rozum. O przybytku nie ubywa. Tak. Więc w ogólnej jakościowej teorii informacji oceniamy jej prawdziwość lub fałszywość. Myśmy to sobie dokładnie podefiniowali, więc ja tutaj tylko przypominam, że używamy tych pojęć w rozumieniu takim, jak myśmy nadali w zeszłym roku. I stosując ogólne cybernetyczne metody tej oceny, które teraz sobie omówimy. No jeżeli tak, to... To będzie za łatkę. To sobie... Omówimy jak to funkcjonuje w wypadku, jeżeli system bezpośrednio czerpie informacje z otoczenia, czyli no, ekspert siedzi na źródłach. Ktoś powiedział, że ekspert powinien siedzieć na źródłach, a nie na konferencjach. Nasi eksperci siedzą na konferencjach przede wszystkim. Na źródłach w znacznie mniejszym stopniu, a niektórzy w ogóle. Bo jeżdżą do Tel Awiwu i Waszyngtonu. No bo na inne konferencje. Czyli, no, tak. Do Brukseli też, proszę pana. A do samolotach. A do Berlina nie jeżdżą? Też jeżdżą. Do Moskwy ostatnio mniej. Ale były czasy, że jeździli głównie do Moskwy. No ale wiecie, Różnego i Salomon nie daleje. Jeżeli tam są sami tacy eksperci, co tylko po konferencjach siedzą, a nie na źródłach, to jest przelewanie z pustego w próżne. Dobrze. Teraz proszę was, zrobimy sobie taki rysunek. Kwestia panowania przestrzeni. Czego? Czego? Kwestia panowania przestrzeni i czasu. Tak jest. No to jest kształcenie woli lub kształcenie intelektu. Więc proszę was, zróbmy sobie coś takiego.
Ty będzie czerpał, nie? Informacje. Bezpośrednio. Z otoczenia. I tu schematycznie to będzie wyglądało tak, że masz system. Mamy system i mamy otoczenie. Zamiast jakąś nalewkę miodową. Bezalkoholową. System ma swoją reaktywność. Reaktywność systemu oznaczymy literą małe R indeksem S. Otoczenie ma też swoją reaktywność. Też można traktować jako jakiś metasystem. I to oznaczymy przez R0. To jest reaktywność otoczenia. I teraz system oddziałuje na otoczenie. Określamy to, no to będzie znowu reakcja R duże indeksem S, a otoczenie oddziaływuje na system i to będzie reakcja otoczenia, którą sobie oznaczymy literą R indeksem O. Proste, jasne, prawda? No i teraz, jeżeli będzie taka sytuacja, jeżeli system nie będzie zaburzał otoczenia, tak jak powinno być przy czerpaniu powiedzmy informacji. Jeżeli RS S jest równe 0, czyli system czerpiąc informacje z otoczenia nie zaburza go. No to wtedy ta reakcja otoczenia R0 będzie równe I. Czyli przez I proszę sobie zaznaczyć, I to są informacje prawdziwe. Jeżeli nie zaburzamy, to mamy informacje prawdziwe. Jest to sprzężenie proste wtedy, tylko między otoczeniem i systemem. Dlatego słuchajcie, najlepszą metodą na przykład badań socjologicznych jest obserwacja uczestnicząca, bez wpływania na system. Więc na przykład, jak chcemy badać PRL, to ktoś, kto na przykład nie był członkiem PZPR-u, na podstawie samych dokumentów, dokumenty to są obrazy wytworzone przez kogoś. Będziemy mówić zaraz o takich sytuacjach. Ale informacje bezpośrednie można czerpać wtedy, jak się prowadzi obserwację uczestniczącą. Więc jak ktoś należał do PZPR-u, ale nie starał się wpływać. No, ja prowadziłem operację uczestniczącą, ale starałem się też wpływać. No, bo to jest dowodem rzeczowym. To jest źródło po prostu. To jest bezpośrednie źródło. No więc można powiedzieć, ja tą wiedzę
mam, ale ja czerpię wiedzę już o PZPR-ze, na który ja też wywarłem swój wpływ. No ale to był realny PZPR. Natomiast gdyby chodziło tylko o zbadanie, rozpracowanie PZPR-u. Prowadzę obserwację uczestniczącą, jestem zwykłym członkiem, który się nie wychyla. Jest takie ukraińskie przysłowie, perytne wyrywajsa, zadumę ostawajsa, peredyny trymajsa. Czyli ani nie wychylaj się do przodu, ani nie zostawiaj w tyle, tylko środka trzymaj się w głównej części rozkładu normalnego, jak to w statystyce się mówi. No i proszę was, tutaj, no właśnie, to agentura, ale agentura czysto informacyjna jest najlepszym sposobem zdobywania informacji jakiejkolwiek organizacji, grupie i tak dalej. Agent ma przyjść i tam nie zwracać na siebie uwagi, ale to nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie zaburzał. Bo już agent, na przykład prowokator, który przychodzi, podnieca do działań, no, które mogą być podstawą ingerencji policji, to jest agent prowokator i on już nie bada tej organizacji, tylko on ją steruje w określonym kierunku. To jest bardzo istotna sprawa. Więc tu jeżeli informacje mają być wierne, a przez i duże, rozumiemy tu informacje wierne, czyli prawdziwe, to RS musi być równe 0. Nie ma. No, ale proszę was, w rzeczywistości to bardzo często, jeżeli nie wręcz z reguły, ten RS nie będzie zerowy. Wobec tego ten ktoś, kto uczestniczy, albo ten ktoś, kto bada, no na przykład te przeprowadzanie sondaży i publikowanie ich wyników, albo układ pytań w ankiecie, sugeruje, no tu jest bardzo istotna sprawa, żeby pytania do ankiety ułożyć tak, żeby unikać stereotypów negatywnych lub pozytywnych w danej grupie. Dlatego, że jak tam wstawimy stereotypy, to już pośrednio sugerujemy odpowiedź. Ludzie nie bardzo wierzą w anonimowość badań i na przykład będą naciągać swoje odpowiedzi w kierunku poprawności, aktualnej poprawności politycznej. W czasach PRL-u w kierunku miłości do socjalizmu, a teraz na przykład w kierunku odżegnywania się od nietolerancji i tak dalej, antysemityzmu. No na przykład no, pod tym względem bardzo ciekawy był artykuł Jerzego Urbana, o już dobrych kilkanaście lat temu. Ja ten numer mam, ale ostatnio go nie mogłem znaleźć. Ale go bardzo dobrze pamiętam. Otóż wtedy też była dyskusja o antysemityzmie, oczywiście. To jest nieśmiertelna dyskusja. I Urban napisał artykuł pod tytułem Antysemityzm i owszem. I mówi tak. No jak to jest w Polsce, że w kraju bez Żydów może być antysemityzm? No mówi, Polacy sami sobie Żydów mianują. Po prostu. I ja zresztą od tego czasu, jak ktoś o kimś mówi, że jest Żydem, to pyta, ma z czyjej nominacji? Z czyjej on jest nominacji Żydem? No i proszę was, ale to też nominacji może być. Też może być. Przeciw Rzeszy była denominacja, ale... Nie, no też była nominacja. Urząd nominacja, Rasy stwierdzał, kto jest Żydem, a kto nie. Gering mówił. No tak, ale sam Petersen zastrzegał prawo uznawania, kto jest, a kto nie, czyli też no, wyłączania, prawda? No tak, no to decydowali, kto jest, a kto nie jest. No to. Tak, tak. W tym sensie nominacja z denominacją się łączy integralnie. Mhm. Tak jak ta strona ręki z tą. I proszę was, Urban mówi tak. Nie widzę żadnych różnic między wolnością słowa w socjalizmie i teraz. Tylko w okresie socjalizmu była pełna wolność słowa, można było mówić, publikować wszystko, z wyjątkiem tekstów antysocjalistycznych.
Teraz też można wszystko mówić, publikować, z wyjątkiem tekstów antysemickich. I dlatego, tak w okresie socjalizmu, każdy, kto chciał podkreślić swoją niezależność od reżimu, głosił poglądy antysocjalistyczne, tak teraz ludzie, żeby podkreślić swoją niezależność od obecnego reżimu, głoszą poglądy antysemickie. I to nie uwłacza realnym Żydom. No, bardzo mądra myśl, bardzo mnie ucieszyło, jak usłyszałem, że prokuratura tu w Poznaniu zareagowała na donosy na kibiców, że antysemitami są strasznymi. No to powiedziała, że te okrzyki nie dotyczyły realnych Żydów, tylko to było wyzywanie się kibiców, którzy się wyzywali, uważali etykietę Żyda za wyzwisko. I mówi, to jest naruszenie etyki, to jest brak wychowania. No ja bym jeszcze powiedział chamstwo, no ale to nie jest karalne. No u nas jakby za chamstwo karać, to Polska by się zamieniła w jeden wielki obóz koncentracyjny, tak. Chamstwo nie jest karalne. A chamstwo się pleni na cały regulator. Słuchajcie, ten język, który teraz używają studenci, nawet i naukowcy na co dzień, to w czasach mojej młodości spotkałem się z nim w więzieniu. Jakiś czas siedziałem z recydywą i oni używali tego języka na co dzień. Ale poza tym środowiskiem to była taka, powiedzmy, gwara. No, tak. To mnie wtedy nawet zszokowało, no ale było ciekawe badawczo. W tej chwili ten język znany mi bardzo dobrze z epoki, jak siedziałem z recydywą w więzieniu, to się rozlał na cały kraj. To taka jest sytuacja. Współczesny człowiek tego nie kojarzy. Bo to tak jest rozpowszechnione na ulicy. Wystarczy posłuchać bardzo inteligentnie, ładnie wyglądające kobiety, przystojni mężczyźni i używają tej wary. No i co teraz każdemu zwracać uwagę? To jest tak, jak walczyć z wiatrem. Już nawet nie z wiatrakami, tylko z wiatrem. Więc proszę was, jeżeli RS się równa B, to nie jest zerowe, czyli RS jest równe B, a B nie jest zerowe, to stosując ten wzór, a ten, przepraszam, oto, będziemy operować tym wzorem, będziemy operować, to jest podstawowy wzór cybernetyki, no to oczywiście reakcja otoczenia, czyli te informacje, które system będzie czerpał z otoczenia, to, o, proszę bardzo, RS, czyli reakcja systemu, będzie bodźcem dla otoczenia, a reakcją otoczenia będzie RO. No, tylko to jest w postaci sprzężenia zwrotnego, a nie takiego prostego jak tutaj. Ale wzór stosujemy ten sam. No to wtedy będziemy mieli RO, reakcja otoczenia, a więc te informacje, które od niego dostajemy, będzie B razy reaktywność otoczenia, czyli R. O. No to wzór stosujemy. I wobec tego otrzymujemy reakcję informacje zniekształcone. To oczywiście będzie różne od I w ogólnym przypadku.
ale można powiedzieć, że w pewnych, mówię w pewnych przypadkach, ale może być tak, że te informacje będą prawdziwe. Więc napisz lub to będzie różne od i lub równe i gdy tutaj sobie wypiszemy w jakich przypadkach mimo tego, że oddziałujemy na otoczenie, informacje no możemy uzyskiwać prawdziwe informacje. Teraz tą drugą część bierzemy. Pierwsza jest trywialna. No, kiedy to zachodzi? Gdy? No proszę bardzo, patroszyć będziemy ten wzór ogólny. Po pierwsze, R S będzie równe 1, to no raczej przepraszam, i reaktywność będzie równe i no jak stawimy do tego wzoru tu, jak stawimy RS, czyli B, to B to jest RS 1, a reaktywność otoczenia będzie taka, że przekazuje prawdziwe informacje, to będziemy mieli, mimo wpływania na otoczenie, będziemy mieli prawdziwe informacje. No, wypiszę inne przypadki, które wynikają wprost z tego wzoru. Drugi przypadek, 2, RS będzie równe i oraz i R0 będzie równe 1. Ja najpierw wypiszę to, a później omówię. Trzecia możliwość. 3. To z tego wzoru bezpośrednio wynika. RS. S będzie różne od 1. Od 1, ale równocześnie reaktywność otoczenia R0 będzie równe i dzielone przez RS. Przykłady zaraz będę dawał, tylko najpierw wypiszę te formalne zależności. Czwarta możliwość, są 4, tylko 4. R0 będzie różne od 1, ale równocześnie RS będzie równe i RS będzie równe i dzielone przez R0. I słuchajcie, jest tyle i tylko tyle możliwości. No to są wszystkie możliwe warianty. No, mamy tutaj te określone człony w zbiorze i one mogą być równe 1, różne 1, różne i analiza wzorca takiego ma tą przewagę nad badaniami empirycznymi, że empiryk to by musiał badać i stwierdzić, że takie coś jest. A my nic nie musimy empirycznie badać. My wiemy, że jest tyle i tylko tyle. Podobnie jak
z rodzajami motywacji, kochani. Psychologowie badają motywacje empiryczne. No i tam powiedzmy dość bliski tego naszego podziału jest podział motywacji niejakiego Masła. No tak, ale to jest podział wynikający z empirii. I nikt nie zagwarantuje, że przyjdzie następny naukowiec, a ten był Maslow, a inny będzie Serow. I odkryje jeszcze jedno. Później przyjdzie Margarynów i jeszcze coś odkryje. Przekleństwo fizyków, teoretyków. Ciągle coś tam przez lupę dojrzą i no już cały model trzeba odmieniać. To jest przekleństwo modeli. O tym Mazur pisze eksplicite w rozdziale cybernetyki i charakteru zatytułowanym Walka o poznanie człowieka. Wprawdzie nie używa tam słowa ani definicji wzorca, ale to, co on pisze na temat podejścia swojego cybernetycznego, to jest nic innego jak analiza tego, co potem nazwał wzorcem. To już cybernetyczny to nie układu sobie dzielnego napisał. O czym? No o tym, właśnie o tych modelach, których się trzeba wymieniać, jak są. No tak, tak, to już wtedy pisał, ale cały rozdział jest poświęcony w cybernetyka i charakter. No jak ja słyszę Mazurowca, który mówi, że to jest model, no to ręce opadają. Znaczy, może tak mówić, tylko niech wtedy nie występuje jako Mazurowiec. Tylko w swoim imieniu to robi. Ale to ściąga na siebie przekleństwo modelu. Dla mnie to jest zagadką w ogóle wielką, dlaczego to Węgrzy robi. Słucham? Dla mnie to jest zagadką, dlaczego to Węgrzy robi. Zapytałem go. No to dlaczego, bo jest dobrze wykształconym człowiekiem, a techników, fizyków się programuje na modele. No tak. No to no tylko... No coś w tym jest. No jak się miesza w jednej narracji elementy mazuryzmu i anachroniczne przedmazurystowskie, no to takie rzeczy wychodzą. Zresztą wysłałem mu cały e-mail na ten temat, więc nie jest jakieś, że tak powiem, zaoczne krytykowanie, no to wysłałem zaraz, jak mi przysłał ten swój referat, gdzie mówił o modelu mazurowskim. Mazur się bardzo ostro od modeli odcinał. I to samo, na początku i to samo dotyczy motywacji. Przy tej aksjomatyce, tej siatce, którą ja zastosowałem, to tych motywacji jest tyle i tylko tyle. I żaden empiryk, Serow, Margarynow, czy jakiś tam inny, Maslow, nic nie wykryje, co by tu się nie mieściło. No chyba, że odrywamy się od rzeczywistości. Można bardziej szczegółowo dzielić. A można tak, tak, no, ale odłubywać włos na czworo można oczywiście. No na przykład to zaraz pokażę. W normach i motywacjach ekonomicznych też można wprowadzić normy celu, ideologia ekonomiczna i normy metody. Witalnych to samo, ale już tego nie rozdłubywałem, bo to żadnych ciekawych socjologicznych wniosków nie dawało, moim zdaniem. Ale jak ktoś chce, to może sobie to próbować. No ale to, no to będzie tam o 2 czy o 4 jeszcze rodzaje więcej. I ciekawe, to jest w normach konstytutywnych oczywiście. I tam to wypatroszyłem. Jest 4 i tylko 4. I teraz sobie je analizujmy. Teraz je sobie zanalizujmy po kolei. To jest oczywiście zawarte w mojej metacybernetyce, strona 82-83. Więc pierwszy przypadek. Tam, gdzie R, S jest równe 1, czyli system nie zniekształca komunikatów i system nie stara się zniekształcić tych, powiedzmy, informacji w otoczeniu, a reaktywność otoczenia jest równa 1. Więc mamy tak. System przez swe reakcje nie modyfikuje otoczenia,
zaś otoczenie bez zniekształceń przekazuje informacje. No ma to miejsce wówczas, gdy obserwator wysyła sygnały na tyle słabe, że go nie przekształcają. Zaś otoczenie samo nie zniekształca informacji. Na przykład w badaniach socjologicznych ankieta jest tak skonstruowana i w taki sposób zaserwowana badanym osobom, by nie sugerować żadnych odpowiedzi. Zaś osoby badane udzielają odpowiedzi prawdziwej. To mają dominujące motywacje poznawcze wobec języku naszego. Drugi przypadek. System dysponuje już prawdziwymi informacjami dotyczącymi otoczenia, no uzyskanymi na przykład w drodze analizy wzorca. To jest bardzo ciekawa rzecz, że nie tak dawno temu prezydent Putin, który z zawodu jest oficerem służb informacyjnych, prawda? Zna się w branży, zna się na tym. Powiedział publicznie, to nadawano tą wypowiedź przez telewizję, usłyszałem ust źródła w tym wypadku. I mówi, że no jeszcze istnieje jeden rodzaj szpiegów, oprócz tych tam znanych. To jest szpieg analityk. Że on przy pomocy analizy zdobywa informację. To jest właśnie to. On prawdopodobnie do tego doszedł empirycznie. A my sobie tutaj w wyniku analizy czysto dedukcyjnej żeśmy doszli. I empiria nam tu właśnie nawet nie była potrzebna. Dzięki tym teoretycznym, dedukcyjnym metodom badawczym, czyli analizatorca, my wiemy już, jak jest. Ale chcemy jeszcze empirycznie sprawdzić i przekazujemy do systemu informacje prawdziwe. Na przykład informacje właśnie uzyskane dzięki dedukcji. A system nie zniekształca tego i nam to oddaje. No tylko to jest rozmowa z lustrem. To cośmy tam do otoczenia włożyli, to nam wychodzi. Trzeci przypadek, to jest ten RS jest różny od 1, czyli zniekształca. No ale RO jest 1 przez RS. No ten system przez swoje reakcje modyfikuje otoczenie, ale to otoczenie odpowiednio koryguje te zmodyfikowane informacje w taki sposób, że przekazuje systemowi informacje prawdziwe. No na przykład ośrodek przeprowadzający badania dąży do uzyskania wyniku zgodnego z założoną z góry nieprawdziwą tezą. No to przy tych badaniach wpływu emisji, zwłaszcza dwutlenku węgla na klimat. Są ludzie, którzy założyli z takich czy innych powodów taki, a nie inny wynik, i chcą ten wynik uzyskać. No ale osoby badane, czy w tym wypadku otoczenie, koryguje to i daje mimo tego prawdziwe odpowiedzi. Bo cała awantura chyba 2 lata temu, jak to ujawnił zresztą ruski wywiad i nagłośnił, że ci badacze, te autorytety naukowe badające emisji gazów cieplarnianych na zmiany klimatu, wściekały się, że no, otoczenie jednak natura vera, natura mówi prawdę. Wyniki wychodziły nie takie. Fałszowali i cieszyli się jeszcze jak zwar jakiś, który ich krytykował. Tak jest. Zbyt to opijać. Piękne socjologiczne zdarzenie. Słynna historia. No to... A ten lodołamacz, który się zatrzymał, to pojechał, żeby badać to, że pokrywa lodowa topnienie, żeby udowodnić globalne ocieplenie. Udowodnić coś dokładnie tego potknął. No, czyli założył Chińczycy RS różne od jeden, nieprawdziwe, ale lód, natura
skorygowałem to odpowiem. To jestem przekonany, jakie to jest tam ocieplenie. Takie ocieplenie, że o mało tam nie zapadło. Globalne ocieplenie manifestuje się globalnym ogłoceniem. No teraz są jakieś nowe wyniki badające aktywności Słońca. Już opublikowano, że tylko właśnie te gazy cieplarniane jeszcze nas ratują przed nową epoką lodowcową. Już są takie. Czwarty przypadek. RO różne od 1, ale RS równe 1 przez RO. To znaczy otoczenie przekazuje do systemu informacje nieprawdziwe, ale system koryguje je w taki sposób, że w rezultacie otrzymuje informacje. Na przykład przełożony wie, że pewne wielkości w sprawozdaniach są systematycznie zawyżane, na przykład o pewien stały procent, i koryguje te wielkości o ten procent. I dlatego z porównania wielu fałszywych informacji możemy dostać prawdę. Jest ten wzór, który ja wam tu kiedyś pisałem, że jak badamy informacje jako relacje, no na przykład iloczyny, to jeden komunikat, zbiór komunikatów właściwie będzie zawierał informację zafałszowaną o pewien współczynnik i drugi będzie zawierał sfałszowane. Jak podzielimy, to nam się ten współczynnik zafałszowania uprości i relacja będzie prawdziwa. I to jest bardzo istotna sprawa, dlatego że proszę was, no powiedzmy sobie szczerze, to wszystko, co my dostajemy, to nie wiemy, na ile ono jest zgodne z prawdą, a na ile zafałszowane. Rzecz, czy to jest rzecz w sobie, czy to jest rzecz dla nas, no Kant się zresztą kłania. I proszę was, jeżeli natomiast będziemy dzielili, no to badanie relacja, stosunki, to te stosunki będą prawdziwe. Nie wiem, czy napisać to, czy to jest tak oczywiste, że nie muszę tego pisać. Oczywista oczywistość. Więc ja mówię, ja nie wiem, co to znaczy na przykład, że produkcja stali w tym i w tym roku była tyle i tyle. Nie wiem. I nie interesuje mnie, czy to akurat odpowiada rzeczywistym danym, bo do tych rzeczywistych danych nie mamy dostępu. Ale jeśli będę badał stosunki w tym roku i w poprzednim i podzielę jedno przez drugie, to ten współczynnik zafałszowania mi się uprości i stosunek, a relacja, a informacja jest stosunkiem, relacją, będzie prawdziwy. I ta moja metoda... Chyba, że między latami inaczej oszukiwali. Chyba, że zmieniono metodę fałszowania. Ale to trzeba... Ale to jest ostatni czas, aby wiesz, się dokładnie. Się tymi nie, tego się... No, Teraz tak. Inflacja liczymy bez tego albo bez tego. A nie, no to pan mówi. W ogóle inflacja to jest pseudoinformacja. Z definicji to o tym nie mówię. Ja mówię o realnych wskaźnikach. No powiedzmy... ewidencja produkcji stali, czy ewidencja ludności jest robiona tą samą metodą i nie ma powodu, żeby zmieniać. Był teraz spis. Był spis rolny i był spis powszechny. Tak zwany spis rolny. Tak. Na przykład nie spisał. I ja rozmawiałem z ludźmi, którzy ten spis nadzorowali. Bezwzględnie do każdego powinien dotrzeć ten rachmistrz spisowy i spisać. Do mnie nie dotarł. Ani do rachmistrza spisu rolnego, ani rachmistrz ten zwykły. Ani do mojej rodziny kompletnie, czy są dane wyssane z palca? Do mnie też nie. Do. Czyli są dane nie, wyssane z palca. Nie, oni twierdzili, że badali metodą statystycznej kontroli jakości. Znaczy losowali. Tak. Ale to było z faktu, bo początkowo miało być tak, że do każdego miał dotrzeć. To nie tak, że nie pisał internetu, do mnie też nie dotarłem. Nie, nie mówimy, co miało być, tylko mówimy o tym, co było. Jesteśmy realistami. Badanie było metodą statystycznej kontroli jakości, to znaczy
wylosowano pewną próbę losową na podstawie... Słucham? Tak nie miało być. A nie miało, tak miało być. Pełna próba miała być wylosowana. A nie mówię o tym, co miało być, bo wtedy zamienia się prawda w gendrytę, paragendrytę. Ja mówię o tym, co było. Ale ja sobie nie przypominam, że była jakaś symulacja, czy... Pan nie czytał fachowej pracy na ten temat. Proszę czytać fachową pracę, gdzie to relacjonowano. I twierdzą, może to było robione metodą statystyczną. Wylosowano próbę i do tej próby dotarta. Tu jest problem. Przepraszam, losowano próbę, ale na rozszerzony spis ma być próba losowana. No, to były podstawowe jakieś pytania w pierwszej. My mamy to w programie, więc ja nie będę szczegółowo tego omawiał, ale powiem panu krótko. Z reguły badania socjologiczne są przeprowadzane na próbach losowych. I jak to się robi? Robi się to tak, że jeżeli mamy na przykład spis alfabetyczny, czy jakikolwiek inny, i ludzie tam mają swoje numery, to teraz istnieją specjalne tabele liczb losowych, jak się to robi, i na podstawie tej tabeli prostawek, wybiera próbę. No, to jest oczywiste. Tak, to przeprowadzono. Ale ja w każdym tego spisu zmieniam z dużym przeprowadzaniem. Do każdego rolnika no, widać przeprowadzanie spisowe. Ja mam w końcu trakcie spisu. Znaczy co, nie dotarł i wtedy zmieniono reguły? Nie, proszę pana, to panu tak robi. Nie, najpierw zainkazowali kasę za dotarcie do wszystkich, a później stwierdzili, że nie dotarł. Pan rozmawiał z ludźmi o niskim szczeblu w tajemniczeniu. Ja mówię na podstawie fachowych publikacji. Nie było to najwyższe, ale nie było też najniższe, nie byli jak mistrze. To by ci nadzorowali. No widocznie nie wtajemniczyli w to. Być może nie z tym, że trudnie stał, że może mieli. Ja nie wykluczam, że im się nie chciało nawet według tej tabeli. Nie, nie, po prostu, że pisali sobie, że wpisywali sobie dane z powietrza, dlatego że to była absolutnie nieopłacalna działalność, tam 4-50 na zadowiedzenie jednego gospodarstwa czy jednej osoby. Ale to może informacje. W tym momencie ktoś kosztem się pokryłem, po prostu wpisywał. To proszę pana, powiedzmy sobie szczerze, że nic nie ma. To była biurokratyczna imitacja badań, BIP. Bardzo dobrze, ciekawe. Ale wcześniejsze spisy były... Wcześniejsze, tak. Jak pan porównuje te dane z wcześniejszych spisów ze sobą, też jest jakiś błąd statystyczny. To ten błąd znika, to upraszcza się. Nie, no to teraz to oczywiście... Ja mówię o tym ostatnim spisie. To był nie spis. To była tylko imitacja spisu. W ogóle jak urząd statystyczny dane posyła, wysyła jakieś tam astronomicznie długie ankiety, pytania do różnych miejsc. No i wtedy osoby, które zobowiązane są, muszą pod warunkami wypełnić te rzeczy, po prostu wypełniają, powiedzmy się, nawet nie sprawdzają pewnych rzeczy, bo nikt na to nie ma czasu. To jest odsyłane do urzędu statystycznego, gdzie w zasadzie ludzie też wiedzą, że to tak jest robione. Później te dane są przetwarzane i to idzie wyżej. To jest, proszę pana, przykład konkretny słuszności twierdzenia cybernetyczną teorię informacyjnego, że nadmiar informacji jest ważniejszy niż tak. No tak, było jedno ważne pytanie na jakiś czas. Dlatego lepiej operować statystykami realnych zjawisk, na przykład produkcji stali albo cementu. I tam jest jeden parametr, nie jakieś broszury, ankiety, tylko jeden parametr. I te dane zbiera swoimi metodami. On to dostali Międzynarodowa Federacja Stali, International Steel Federation. I te dane są ciągle tą samą metodą. Ja nie zdawałem sobie sprawy, dopóki policja nie zwrócił uwagi z tymi pracami. Natomiast stal jest taka ważna, a teraz widzę, że ona jest ważna z innymi dodaniami. Stal to jest faktycznie ten parametr.
No tak, że nie dostanie. Jest pytanie, a jak mieć? Ja szukam innej książki. Nie wiem, to jest jeszcze starszy Werderian i też utwierdził. Ale stan jest bardzo dobry. Musi być to parametr, który jest księgowany w jakimś długim okresie. Statystyki stali mamy od początku XVIII wieku. No tego nie można obracać. A pan z wcześniejszych wieków nie ma statystyk, no to... I zrobisz, więc proszę was, to ja nie mam teraz podłączonego w ogóle. To jest ten przypadek, na mieście, to gdzie... No tak, tak jak że się... Można jeszcze do tego, że ten mówca, co powiedzieć, pan powiedział, że oprogramowanie społeczne musi być zgodne z oprogramowaniem genetycznym. Znaczy, jeśli ma być skuteczne. Bo jak panu zależy nie na sterowaniu społeczeństwem prospektywnym, powiedzmy, zwyczajnym, tylko na dyrekcji, czyli regresywnym. Też za tydzień to właśnie tak. Ale skąd wiadomo, kiedy jest zgoda do czego programowania społecznego z oprogramowaniem genetycznym? Kiedy jest bezpośrednio czy na listę? Może też się powiedzą, że to oprogramowanie genetyczne, to niech pan pyta genetyka jest dzisiaj bardzo rozwinięta, robi stałe postępy. Jakie jest to oprogramowanie genetyczne, my możemy na przykład dożywić się genetyki. Nie, bo psychologia ewolucyjna to jest... Oczywiście. To są całe dziedziny, które się bardzo dynamicznie rozwijają, a publika nie jest o tym informowana, bo to jest sprzeczne z ideologią. Wnioskujemy o przerwę 15-minutową. Natomiast jakie jest... Oprogramowanie społeczne. Co jest czynnikiem, że jest tam kompatybilność? Zgodność społecznego z genetyką. Może teraz. Proszę pana, kryterium historii. Jest za 20... To znaczy, jeżeli dany system sterowania, alias cywilizacja, w tych warunkach, dla tej populacji, o tym oprogramowaniu genetycznym się sprawdziła. Sprawdzenie jest przez to, czy żyje ta populacja, czy się rozmnaża, czy wymiera. No to sobie pana ma pan sprawdzić. To brutalny, statystyczny. No w tej chwili, po 89 roku, to są dane. Statystyka urodzeń. Urodzenia i zgony się ewidencjonują precyzyjnie. Władza chce wiedzieć i szacunki liczby ludności oparte na tych analizach. To jest bardzo... Zupełnie poparcie umarła w czwarty rok, że... No co? Poparcie umarła w czwarty rok, że emerytura, no nie masz czego żyć. No ale to są nieistotne statystyki. Ale co? Proszę pana, mówimy o sprawach istotnych statystycznie i o głównej części rozkładu normalnego. Ciekawostka. A pan nie mówi, że tam marginesik jest. No tak samo jak się dzieje. Ale proszę pana, pan mówi, ludzie chodzą na nogach. A ja mówię, nie, bo ja znam takiego, co na rękach chodzi. No dobrze, ale ilu jest takich, co na rękach? Dlatego ja proponuję podejście probabilistyczne, a nie deterministyczne. Bo w deterministycznym tam znajdzie jeden przeczący przykład, już właściwie się wskazali. No nie z definicji, można sprawdzić. Są testy istotności. Zresztą, że tak nieistotny w ordynacji. No mówi się, że jeżeli to jest w granicach tam na przykład 1% albo w granicach błędu pomiaru, to jest nieistotne. Czyli gatunek ludzki o płci męskiej musi mieć oprogramowanie, społeczne oprogramowanie przeznaczone dla kobiet, tylko przeznaczone dla mężczyzn. To oprogramowanie są dwa. Ja panu bardzo prosty przykład, jak była dyskusja, to 100 lat temu się zaczęło u nas. Około 100 lat temu. Czy jest dobra koedukacja, czy nie? No to był pierwszy krok. I teraz oczywiście były różne głosy, ale jest podstawowa sprawa. Proszę pana, biologicznie stwierdzono, że dziewczynki w tym wieku dorastania rozwijają się szybciej niż chłopcy.
To jest statystyczna prawidłowość. Oczywiście pan może powiedzieć, no tak, ale ja znam przypadki, gdzie to nie. Ale to jest inne statystyki. Ja znam przypadek, że jeden chodzi na jednej nocy. No tak. Sprośna piosenka. Zapraszamy do piosenki. Nie. No prosimy. Wracam do koedukacji. Otóż, dawniej, już pomijam nawet te z genotypy związane, tylko mówię o szybkości rozwoju, w tym intelektualnym jak najbardziej. I były jakby osobne szkoły żeńskie i osobne męskie, a ja jeszcze chodziłem do szkoły męskiej, do liceum męskiego. I były osobne liceum żeńskie w PRL-u. To znaczy, no, są sierdowie. Bo PRL to jest myślę, od 52 roku. Ale już w Polsce Ludowej. Dopiero, jak byłem w ostatniej maturalnej klasie, to połączono nasze liceum żeńskim, ale moja klasa jeszcze była męska. I były klasy żeńskie, a tylko niektóre połączono. Chodziło o to, że jak połączono i zrobiono klasy koedukacyjne, to byli rówieśnicy, to statystycznie chłopcy uzyskiwali gorsze wyniki niż dziewczynki. Oni to później nadrabiali dopiero. No ale oczywiście można powiedzieć, że koedukacyjne klasy statystycznie dyskryminują chłopców. Bo metody nauczania muszą być dostosowane do średniej. A teraz na studiach są całe kierunki sfeminizowane i na tych sfeminizowanych kierunkach, zwłaszcza na niższych latach, kobiety mają lepsze wyniki. Jak najbardziej. No ale już na studiach to się wyrównuje i tam to jest mniej istotne, więc to możemy pominąć. Natomiast w szkołach podstawowych i średnich jest to błąd socjotechniczny, na przykład. To samo z innymi sprawami.